to się dosłownie prosi o podpis. Powiedz mi, że jesteś singielką walentynki, bez mówienia mi, że jesteś singielką walentynki. Ale czy ja i moje świeczki naszkamy? Ani trochę. Szczęśliwy walentynek. Uwierzylibyście mi, jakbym wam powiedziała, że jeszcze wczoraj wieczorem miałam ponad 39 stopni gorączki i wymiotowałam? Ja sobie nie. Tak nagrywam telefonem, nie wzięłam aparatu. Jedziemy z mamą na wyjazd do Białki. Ja w Toruniu siedzę już od paru dni. Generalnie wszystko wiedzie pięknie, fajnie. Ja sobie tutaj biegałam, czułam się dobrze. W zeszłym tygodniu byłam chora, ale to już tak jakby czułam się dobrze. Treningi sobie robiłam i nagle wczoraj coś mnie wzięło. I to wzięło właśnie do tego stopnia, że miałam dreszcze, gorączkę, wymiotowałam. Generalnie zabawnie było, a wiecie, my takie, aha, my jutro o 10 mamy wyjechać. Ale wzięłam leki, coś mi musiało chyba stanąć na żołądku po prostu. I co? I jest okej dzisiaj. Obudziłam się w sumie rano, wypociłam się w nocy i jakby jest git. Także korzystamy z tego, że się dobrze czuję. Bo jak wiecie, już tak była myśl, że opóźnimy po prostu wyjazd o jeden dzień czy coś, ale póki się dobrze czuję, to żebyśmy miały już po prostu tą drogę za sobą i będzie git. Moja mama właśnie pojechała po bułeczki, a później robimy jedzonko na trasę i no co, no lecimy sobie do Białki. Proszę Państwa, room tour jak na vlogerkę przystało. Tam jest drugie łóżko, ale na nim leży moja mama. A! I słuchajcie, ten widoczek. Mamy widoczek na stok. Tam będziemy śmigać, jeśli jej nie poskłada. A tam będziemy się kąpać na termach. To do 20 one chyba działają. Idziemy po deskę dla mnie. Pierwszych? Ja deskę nagrywam. Taka piękna deseczka, słuchajcie kochani. Fantastyczna, tutaj jakiś kosik. No dzień pierwszy tutaj nie zaczyna się najlepiej. Dzisiejsza noc była okropna. Od rana czułam się też strasznie. Byłyśmy na śniadaniu, po śniadaniu to już w ogóle jak zaczął mi boleć brzuch. To istna masakra, więc moja mama poszła pojeździć. Stwierdziła, że ona chce pokorzystać. Ja zrezygnowałam, stwierdziłam, że najwyżej dojdę do niej po południu, bo po prostu nie. Jakby męczy mnie wejście pod górkę małą. Ja czuję, że mój organizm jest tak osłabiony, co dopiero jeździenie na desce. Jest mi fest przykro. Ale at least mam łóżko przy balkonie, więc mogę sobie patrzeć na ładne domki. A jak się wychylę, to tam jest stok. Także, no nie wiem, będę spać, czytać Rodzinę Moed. Może sobie poczytam o deskach i znajdę swoją wymarzoną deskę. I did it. Ale teraz wywróciłam się tak, że przyzwoniłam całą krótką piersiową łupem, aż mi się cofnęło. Ale było fajnie. Oficjalnie nagroda największego pechowca idzie do mnie. Dzisiaj w nocy miałam taką gorączkę, że dosłownie się smażyłam. Mam w ogóle... O, jest, widać. Siniaczka. Tu. Tak, on idzie tu i tu mnie boli. Aktualnie moja mama jest na stoku, a ja siedzę z gorączką dalej. Jest tragicznie i jest mi jeszcze strasznie przykro. Wczoraj mi się tak dobrze jeździło i jakby... Dzisiaj jest super pogoda, bo nie pada nic, więc byłoby idealnie. Proszę Państwa, w końcu idziemy biegać. Trochę mówię przez nos, delikatnie, ale już w sumie oddycham nosem. Więc historia jest taka, że najpierw miałam jakąś liftówkę, później miałam
Po prostu byłam chora, miałam gorączkę, kaszel, zatoki i wszystko. Podleczyłam się, wróciłam do Gdańska, miałam 2 dni zajęć i był weekend i dalej się podleczyłam. Już jest git i wracam do siebie i jakby, no idę biegać, nie? Jestem uleczona. Dzisiaj takie luźne bieganie, pół godzinki po prostu, żeby się rozbiegać, żeby nie przesadzić. Krem z filtrem. Pamiętajcie o kremie z filtrem, bardzo ważna rzecz. A dzisiaj jeszcze tak pięknie świeci słońce. Generalnie jest wtorek. Ja mam zajęcia na 13. Aktualnie jest 8:32, od 2 minut powinnam już biegać według mojego planu. Więc korzystam z tego, że mam zajęcia na 13 i idę teraz biegać. Ale świeci. Piękna pogoda, naprawdę. Ale nie mogę do tego stać, muszę dalej biec. Ale zobaczcie tylko to. I wiecie co? Bieganie z zatkanym nosem nie jest najprzyjemniejsze. Ale przynajmniej jest pięknie i świeci słońce. Ale ładnie światło pada. Woda. Pół godzinki spokojnego biegu, mimo że ten na Nadniańskiego wskazuje zrobione. Weszło 5 km. Teraz dla mnie tradycja po bieganiu, czyli robię brzuch, core, wzmacnianie, szybki prysznic, ogarniamy się na zajęcia. Szef kuchni Tamara Ipiejko wchodzi do akcji. Wiem, że dla was pewnie jest aż dziwnie, że w ogóle mówię w kuchni, a nie są po prostu pod muzykę też tamtego śmego. Zjemy na pewno sobie Vitatuo. Chociaż pewnie później będę tego żałować, że zostawiałam sobie to na kolację na przykład. Co bym chciała zjeść? Co mi się chce robić? Co muszę zrobić, bo mam pewne składniki w lodówce? No cóż, wyleci jajecznica z pieczarkami. Wcale nie dlatego, że mam po prostu pieczarki do zużycia. Ja bym w sumie serek wiejski, ale nie, trzeba zjeść jajecznicę. Jajecznicę. Omlecik bananowy, ja ogarnięta. Proszę Państwa, serek waniliowy. Łyżeczka, bardzo istotna do zjedzenia serka waniliowego generalnie. Na tak długi dzień wchodzi tablet. Tu już mam w ogóle pełno rzeczy, mam portfel, znaczy może nie jest tak pełno, ale mam portfel, mam na przykład długopis i ołówek, mam bidon. Jedzenie. Jedzenie bardzo istotną rzeczą jest w ciągu tak długiego dnia na uczelni. Łyżeczka. Słuchawki, ale słuchawki biorę w rękę. Szybka ładowara. Książka i zaraz zrobimy sobie szybki kącik czytelniczy. Aktualnie czytam w dużej mierze Jak zbudować poczucie własnej wartości Doroty Gromnickiej. Tą książkę mam już długo, miałam do niej podejście i później przestałam, a teraz chciałam sobie do niej wrócić, bo po prostu jestem bardzo ciekawa, jak to jest tam przedstawione. I zobaczymy. O wow, a korzystając z tego przepięknego świata, tak, który mnie wkurza. Wiecie, co aktualnie czytam? Ale jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to jesteście z tym na bieżąco, ale jeśli nie obserwujecie, to Wam właśnie powiem. Kącik czytelniczy, 2 książki, które przeczytałam ostatnio. Pociągnij za spust do roboty Stevena Pressfielda, książka od mojego znajomego, którą zrobiliśmy małą wymianę książkową. Powiem Wam tak, po tej książce urosła ogromna notatka w moim telefonie i tak jak mówiłam na Instagramie, to już mówi samo przez się. Motywująca książka. I już czytając jakby część o oporze, czytałam ją, kiedy byłyśmy z mamą właśnie w Białce. I wieczorem czytałam tą część, następnego dnia rano szłam, następnego dnia szłam na stok pojeździć. Bardzo mi to pomogło w głowie, żeby nie rzucić wszystkiego w cholerę, nie rozpłakać się i jakby po prostu nie zostawić tego, bo mi coś nie wychodziło, bo wiedziałam, jak ma mi wyjść, a mi tak nie wychodziło, tylko jakby robiłam to dalej i w rezultacie wyszło tak, że później dalej jeździłam i wychodziło coraz lepiej, więc naprawdę fajna książka, polecanko. A druga, trochę inna tematyka, ale zanim wystygnie kawa, na pewno ją kojarzycie, bo dosyć popularna. Przepiękna książka. Osoby wrażliwe na pewno będą płakać, ja na koniec już tak ryczałam jak bubr po prostu. Naprawdę piękna. No nie mam słów, jest niesamowita. Jakby te historie, to, że jakby wszystko jest powiązane jednym miejscem i te historie się gdzieś tam przeplatają w pewnym momencie, jakby losy bohaterów się krzyżują.
I jest to w tak fantastyczny sposób napisane. Mi bardzo dużo daje do przemyślenia na temat mówienia rzeczy tu i teraz. I naprawdę przepiękna książka. Jestem zakochana i w sumie pochłonęłam ją w cały dzień. No. Także to był właśnie koniec czytelniczy. Teraz idę na tramwaj, bo zaraz mam, a jeszcze muszę wcześniej sobie podejść do Żabki. Zgadnijcie, kto czekał? Godzina 45. To my! To my! Na to, żeby podejść pod salę po godzinie 45 i zobaczyć taką małą karteczkę. Taką. Że pierwsze zajęcia z tego przedmiotu odbywają się za dzień. I wracamy do domu. W sensie niby spoko, bo siedziałybyśmy do 20 na uczelni, ale z drugiej strony godzina 45 troszkę boli. Ale poszliśmy do Żabki. Zrobiliśmy spacerek. Zobaczyłyśmy się. To Marna nawet poczytała. Poczytałam. Jest ładne niebo. Jest dobrze. Jest ładne niebo, ładni ludzie. Dokładnie. W porządku. Trzeba szukać pozytywów w życiu. Powiedz mi, że jesteś studentem, z mówienia, że jesteś studentem. Ach, już. To było krzesło. Ja już generalnie ubrana po domowemu, włosy związane. Woda też ważna. Jutro mam wolne. A więc dzisiejszy wieczór mogę sobie chillować. Chcę nadrobić trochę notatki, bo dzisiaj nie zdążyłam czasami niektórych zrobić, więc mam nadzieję, że już prezentacja jest na naszej platformie. Aktualnie obejrzę sobie Gilmore Girls i zjem pierogi. A później idę na randkę z moją największą, dobra, może to nie jest moja największa miłość, ale jest to zdecydowanie moja bardzo duża miłość, a mianowicie z Excelem. Robię kurs z Excela i zostało mi jeszcze 5 lekcji jakby do zrobienia, więc robię to w ciągu ostatnich 3 dni, to robię. Jestem bardzo zmotywowana, ponieważ wzięłam sobie miesiąc próbny Excela pełnego od Microsoftu, więc mam miesiąc na zrobienie tego kursu, ale podejrzewam, że na dniach go skończę, pewnie w tym tygodniu go skończę, więc będę robić kurs z Excela i tak sobie spędzam te wolne popołudnia, wolne wieczory właśnie. Ja, Excel, woda, bawię się super. I poza tym pewnie będę czytać. Zbudowanie poczucia własnej wartości. Nie, ale bawię się dobrze, naprawdę. Generalnie to są pierogi. Uwaga, teraz jest dyskusja o pierogach. Te pierogi są z Biedronki. Są z mięsem. Pierogi z Lidla z mięsem są lepsze. Don't change my mind.